Aneta Kober, witam Państwa bardzo serdecznie w serwisie informacyjnym Telewizji Górczewska. A w naszym dzisiejszym programie powiemy między innymi o sezonie grzewczym na terenie spółdzielni mieszkaniowej Górczewska i o tym, jak oszczędzać na ogrzewaniu, gdzie kierować sygnały związane z problemami w zakresie odpadów komunalnych, temacie wind i ich niewłaściwego oznakowania oraz o głośnych lotach nad Bemowem. W miniony poniedziałek, 6 października, podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska, jednymi z punktów porządku obrad były uchwały dotyczące przedłużenia umów z zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska. Przechodzimy do punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy o pracę z prezesem zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska, panem Ryszardem Przybylskim. Kto z Państwa jest za przedłużeniem umowy na okres 3 lat? 3 lata. 3 lata. 3 lata pozytywnie. Sami, a nie patrzcie jedni na drugich. Ja jestem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kto z Państwa jest przeciw? 1, 2, 3, 4, 5. 3 lata. Pan Antoni? Rada Nadzorcza na podstawie paragrafu 133 ustęp 1 punkt 20 i 21 w związku z paragrafem 136 ustęp 6 statutu spółdzielni i paragrafu 7 punkt 8 regulaminu Rady Nadzorczej uchwala co następuje. Paragraf 1. Rada Nadzorcza SN Górczewska postanawia podpisać umowę o pracę z prezesem zarządu panem Ryszardem Przybylskim na czas 3 lat. Kto z Państwa jest za przedłużeniem umowy na okres 3 lat? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Kto z Państwa jest przeciw? Jeden, dwa, trzy, cztery. Dziękuję. Uchwała Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska z dnia 6 października 2014 roku w sprawie umowy o pracę z zastępcą prezesa do spraw technicznych i eksploatacji Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska. Rada Nadzorcza na podstawie paragrafu 133 ustęp 1 punkt 20 i 21 w związku z paragrafem 136 ustęp 6 statutu spółdzielni i paragrafem 7 punkt 8 regulaminu Nadzorczej uchwala co następuje. Paragraf 1. Rada Nadzorcza SN Górczewska postanawia podpisać umowę o pracę z zastępcą prezesa do spraw technicznych i eksploatacji panem Pawłem Jabłońskim na czas 3 lat. Czyli rozumiem, że tak jak w poprzednich wypadkach propozycja o przedłużeniu umowy na czas określony 3 lat. Kto z Państwa jest za? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Już czytam. Uchwała Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska z dnia 6 października 2014 roku w sprawie umowy o pracę z zastępcą prezesa do spraw ekonomicznych i finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska. Rada Nadzorcza na podstawie paragrafu 133 ustęp 1 punkt 20 i 21 w związku z paragrafem 136 ustęp 6 statutu spółdzielni i paragrafu 7 punkt 8 regulaminu Rady Nadzorczej uchwala co następuje. Paragraf 1. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska postanawia podpisać umowę o pracę z zastępcą prezesa do spraw ekonomicznych i finansowych panem Grzegorzem Krępkiewiczem na czas 3 lat. To tylko chwilka, przeczytam jeszcze wyniki głosowania, tak? W sprawie przedłużenia umowy o pracę z prezesem zarządu 9 osób za, 4 przeciw. Przedłużeniem na 3 lata. A w sprawie przedłużenia umowy na okres 3 lat zastępcą prezesa do spraw technicznych i eksploatacji 9 za, 4 przeciw. W sprawie przedłużenia umowy o pracę na okres 3 lat zastępcą prezesa do spraw ekonomicznych i finansowych 12 za, 1 przeciw. Dziękuję. W minionym tygodniu informowaliśmy Państwa o rozpoczęciu sezonu grzewczego na terenie spółdzielni mieszkaniowej Górczewska. Jak się jednak okazało, w poniedziałek dostaliśmy sygnał od mieszkańców, że nie we wszystkich budynkach ogrzewanie zostało włączone. Co było tego powodem? O tym w materiale.
1 października bieżącego roku na terenie spółdzielni mieszkaniowej Górczewska uruchomione zostały pierwsze węzły cieplne. W obecnej chwili możemy mówić, że ciepło popłynęło do wszystkich mieszkań w blokach administrowanych przez spółdzielnię mieszkaniową Górczewska. Ale nie było tak od początku. W poniedziałek 6 października bieżącego roku dostaliśmy sygnał od mieszkanki osiedla numer 1, że pomimo informacji wywieszonych na klatkach schodowych, nie we wszystkich budynkach zostały uruchomione węzły cieplne. W celu wyjaśnienia tej sytuacji udaliśmy się do kierownika administracji osiedla numer 1. Faktycznie ogrzewanie miało być odpalone we wszystkich nieruchomościach. Niestety firma Dalkia, nie udało im się odpalić całego ogrzewania i w poniedziałek 6 października zgłosiliśmy to Dalki i do godziny 14 miałem potwierdzenie od automatyka z firmy Dalkia, że wszystkie budynki zostały odpalone oraz mieli pewne problemy głównie z automatyką, która nie załączała, ale to już jest jakby po ich stronie, ponieważ węzły, które obsługuje firma Dalkia, oni za to biorą odpowiedzialność. Węzły, które obsługuje spółdzielnia, zostały odpalone i tu bardzo przepraszam mieszkańców, że weekend musieli być bez ogrzewania. Takich informacji nie miałem w piątek. Firma Dalkia, dawny spec, ma kilka dni na rozruch całego osiedla, właściwie całej spółdzielni, no więc to też trwało i w piątek nie mogliśmy tego zweryfikować. W poniedziałek do godziny 14 wszystkie budynki uzyskały ciepło. Trudno powiedzieć, że wina stoi po stronie dostawcy ciepła, gdyż zagłębiając się w warunki umowy, mają kilka dni na odpalenie ogrzewania od momentu uzyskania od nas potwierdzenia pisemnego, że sobie tego życzymy jako spółdzielnia. I tutaj to był niestety splot nieszczęśliwych wypadków, ponieważ automatyka na kilku węzłach wysiadła. Jak działała automatyka dotycząca ciepłej wody, podgrzewu ciepłej wody, o tyle podgrzew centralnego ogrzewania wysiadł. Firma nie ma sposobu na sprawdzenie tego, jeżeli nie będzie po prostu odpalone ogrzewanie. Tak? Rokrocznie w czasie sezonu grzewczego pojawia się pytanie, jak oszczędzać ciepło i zmniejszyć rachunki za ogrzewanie. Różnice pomiędzy tym, ile płacą lokatorzy, zależą w głównej mierze od metrażu mieszkania, warunków przesyłania energii czy izolacji budynku. Ale warto pamiętać o kilku ważnych kwestiach. Na przykład wyjeżdżając na kilka dni, nie należy całkowicie wyłączać ogrzewania, a jedynie zmniejszyć je o kilka stopni, dzięki czemu mieszkanie nie zostanie całkowicie wychłodzone i ponowne jego nagrzanie nie pochłonie zbyt wiele energii. Kolejną sprawą, o jakiej należy pamiętać, jest sprawdzenie szczelności okien i drzwi, niezasłanianie kaloryferów oraz odpowiednia wentylacja. Jednym z elementów takiego przeciwdziałaniu marnotrawieniu ciepła jest właśnie zamykanie klatek schodowych, zamykanie grzejników na klatkach schodowych. Też chciałbym powiedzieć Państwu, że nie wszystkie grzejniki mają tak zwane te zawory regulacyjne, te termostatyczne, gdyż po prostu te głowice były najczęściej pokradzione i założyliśmy zawory podpionowe, żeby cały pion klatki jednej czy drugiej wyłączać. I właśnie to robimy teraz na tym etapie. To jest taki pierwszy etap, gdzie wyłączamy klatki, gdzie wyłączyliśmy sypy, żeby właśnie to ciepło nie było marnotrawione, bo te pomieszczenia jeszcze nie wymagają ocieplenia. Mieszkania należy wietrzyć je intensywnie i krótko. Czyli otwieramy okno, zamykamy grzejnik, otwieramy okno, nie wiem, na 10 minut, wychodzimy z pokoju, czy uchylamy to okno, zależy od temperatury zewnętrznej, wychodzimy z danego pokoju, wchodzimy za te 10 czy 15 minut, zamykamy okno, możemy sobie ten grzejnik wtedy ustawić czy na dwójkę, czy na trójkę, czy na piątkę, zależy jaki tam człowiek chce uzyskać komfort cieplny, jaką temperaturę w mieszkaniu, do jakiej jest przyzwyczajony. No i to mieszkanie jest wywietrzone, jest dopływ powietrza zapewniony, a zarazem nie marnotrawimy tego ciepła właśnie. Pojawia się również pytanie dotyczące części wspólnych w blokach. W jaki sposób rozliczane są koszty ogrzewania części wspólnych? Częściami wspólnymi są wszystkie źródła ciepła, czyli grzejniki mówiąc popularnie, które nie są opomiarowane, czyli klatki schodowe, czyli sypy, różnego rodzaju pralnie, suszarnie i tak dalej, oraz łazienki lokatorskie, bo łazienki lokatorskie, łazienki mieszkalne nie są opomiarowane, co idzie w część wspólną, w rozliczenie jako część wspólną. I teraz jest sytuacja taka, że pani zadała pytanie, kto za to płaci. No płacą za to
wszyscy odbiorcy ciepła z danego węzła cieplnego. Czyli jeżeli mamy budynek, gdzie jest jeden węzeł cieplny na dany budynek, no to płaci tylko ten budynek. Jeżeli są budynki, gdzie są na przykład trzy budynki z jednego węzła cieplnego, to płacą wszystkie te trzy budynki. Suma faktur z danego węzła cieplnego, czy za centralne ogrzewanie, czy za ciepłą wodę, jest rozliczana wyłącznie na dany węzeł cieplny, czyli na odbiorców, którzy z danego węzła cieplnego pobierają to ciepło. Sezon grzewczy niedawno wystartował, dlatego też wszelkie problemy, które mogą się jeszcze pojawiać w tym zakresie, należy kierować do właściwej dla określonego budynku administracji. 8 października w naszym programie Rozmowa Tygodnia na żywo gościem programu była Jolanta Krzywiec, pełniąca obowiązki dyrektora Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Warszawy. Jedno z pytań dotyczyło tego, gdzie i w jaki sposób zgłaszać sprawy związane właśnie z problemem śmieci. Jaką informację, jeżeli mieszkańcy zauważą brak wywozu i zalegające śmieci albo coś niepokojącego, jeżeli chodzi o odbiorcę, to jakie informacje są, bo czasami osoba starsza dzwoni i nie wie, jaką informację ma przekazać, mówi szybko, nie podając adresu. Co powinna powiedzieć tak, żeby ta jej skarga była rozpatrzona i coś się dalej zadziało? Oczywiście adres to jest podstawowa informacja. Dodatkowo dobrze jest jeszcze doprecyzować, czy to jest domek jednorodzinny, czy to jest zabudowa wielolokalowa, ponieważ od tego zależy harmonogram, częstotliwość odbioru odpadów, więc to na pewno też jest dobrze wskazać, bo może dojść do takiej sytuacji, że ktoś się pomylił, zwłaszcza w tych domach jednorodzinnych, one czasem się okazują być wielorodzinnymi, więc to na pewno warto wskazać. No a następnie już dokładnie powiedzieć, jaki jest problem, czego dotyczy, czy to jest przepełniony pojemnik, czy zalegają śmieci gdzieś wokół, czy jest nieoznakowany. Czyli takie pełne informacje, można powiedzieć, adresowe, to jest podstawa. Absolutna podstawa, dlatego że no, my bez tego nie jesteśmy w stanie później przekazać wykonawcy, tak? Czy też wymagać od wykonawcy. Musi być ten adres, on jest w harmonogramach, zresztą dostępnych na stronach, no, od niego wszystko zależy. Mieszkańcy dzwoniąc do nas i w sierpniu, i tak naprawdę cały wrzesień, mówili, że trudno było się dodzwonić. To jest zrozumiałe, jeżeli mówimy o tych zgłoszeniach 500 telefonów dziennie. Niektórzy się dodzwaniali, niektórzy nie. Ci, którzy się dodzwaniali, jakby mogła Pani tą procedurę powiedzieć, tej skargi, która wpłynęła, co się dalej dzieje z tym wnioskiem, który wpływa telefonicznie? Ten wniosek przede wszystkim jest przekazywany bezpośrednio do wykonawcy, czyli w Państwa przypadku to jest MPO, to jest taka dodatkowa platforma informatyczna, jakby przejmująca to zgłoszenie z 19-115 dalej. Natomiast pracownicy mojego biura mają podgląd na to zgłoszenie i my wtedy możemy sprawdzić, jak operator odpowiedział, w jakim czasie zrealizował. No i jeżeli tutaj są jakieś nieprawidłowości, no to też my to dalej wyjaśniamy. W przypadkach zawinionych naliczamy kary umowne. Czy tak się zdarzyło, że naliczaliście Państwo, już są naliczone jakieś kary umowne co do firmy MPO, bo ta obsługuje akurat to osiedle? No poszły już wezwania do wyjaśnień, ponieważ jeszcze procedura wymaga tego, żeby wykonawca miał szansę się wytłumaczyć, bo też mogą być jakieś losowe sytuacje, prawda? Natomiast takie z naszej strony wezwanie wykonawcy do złożenia wyjaśnień to jest początek procedury. Jeżeli te jego wyjaśnienia nie są wystarczające, no to zazwyczaj kończy się to na już naliczeniu kary umownej. Natomiast już za te inne dzielnice, które wcześniej wystartowały, no już zostało trochę tych kar naliczonych. Temat ich niewłaściwego oznakowania został jakiś czas temu zgłoszony do naszej redakcji. My postanowiliśmy udać się na miejsce, zarówno pod wskazany adres, jak i do administracji, by wyjaśnić tę sytuację. Kilkanaście dni temu jeden z mieszkańców zgłosił się do nas z tematem niewłaściwego oznaczania windy w jego bloku przy ulicy Karabeli 13. Oto dokładna treść pytania. W klatce czwartej budynku Karabeli 13 winda nie ma od dawna naklejki Urzędu Dozoru Technicznego. Moim zdaniem taka winda nie powinna być dopuszczona do użytkowania. Kiedyś ktoś przez dach wychodził, jak się zepsuła, dach, jak i ścianki były porozłączane. Od siebie. Konserwator pozbijał ją młotkiem, są szczeliny, ale jeździ jeszcze, mimo że często się psuje. Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa Górczewska będzie wymieniać windy i co z tym UDT? Na to pytanie po części odpowiedział w naszym programie zarząd. Jeśli chodzi o ten konkretny przypadek, rozmawiałem z zastępcą kierownika, z panem Skalskim. Ma rozpoznać sprawę, zwłaszcza, że po sąsiedzku dosłownie jest siedziba firmy, która nam konserwuje. To jest Lift Malco.
I będziemy wiedzieć wszystko jeszcze dzisiaj. Natomiast jeśli chodzi o remonty dźwigów, no to są bardzo duże pieniądze i do tego trzeba się przygotować spokojnie i wypracować wieloletnią koncepcję. Podjęliśmy z prezesem Przybylskim takie działania, jak tu przyszliśmy do pracy. Rozmowy w miesiącu listopadzie były prowadzone przepraszam, ze wszystkimi dyrektorami największych firm polskich i zagranicznych. Jeśli chodzi o firmy markowe, które no, są klasą światową, no, to jest przede wszystkim Otis i Schindler. To wszędzie Państwo mogą zobaczyć, jak są jakieś zagraniczne firmy, jedzie winda, to jest napis. Także poza te dwa napisy to nie zauważyłem innej nazwy i są na polskim rynku te firmy. Były wstępne rozmowy, abyśmy się zapoznali z poziomem cen, na jakie możemy liczyć. Więc to jest zawsze ponad 100 tysięcy na windę. Jest możliwość kredytowania przez te firmy, nie przez nas, tylko przez te firmy, przez dłuższy czas. Natomiast ponieważ temat okazał się rozległy, trudny i finansowo obciążający, to przy tej sytuacji, jaką zastaliśmy tutaj z panem prezesem, no doszliśmy do wniosku, że skupimy się na naprawie najważniejszych rzeczy finansowych i technicznych i dopiero po pewnym czasie do tej koncepcji dojdziemy. To już w zasadzie można nad tym pracować. Spokojnie sobie będziemy tu przy budowie planu na rok 2015 rozpatrywać ewentualne koszty. A przetarg do tej pory był tylko taki uproszczony na dalszą bieżącą konserwację, bo to musi być, bo po prostu i bezpieczeństwo i względy finansowe o tym zdecydowały. Myślę, że teraz jak jest zarząd trzyosobowy i będziemy mieli pełną jasność, jeśli chodzi o możliwości finansowe, bez żadnych wątpliwości, wszystko będzie klarowne, tutaj przejrzyste. Problem jest generalnie rzecz biorąc z gospodarowaniem funduszem remontowym. Podział funduszu remontowego na fundusz remontowy i fundusz remontowy dźwigów już pewne środki blokuje. Remont windy jednej jest przeważnie na poziomie przekraczającym wielokrotnie roczny odpis na fundusz remontowy dźwigów. Przeważnie również przekracza odpis na fundusz remontowy budynku. Stąd wszystkie działania muszą być po pierwsze rozłożone w czasie, po drugie muszą jednak angażować środki przynajmniej jednej nieruchomości. Natomiast generalnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że w spółdzielni powinien powstać w ramach funduszu remontowego element rezerwowy. Taki, który by po pierwsze środki tej rezerwy mogły być używane w przypadkach nagłych, szczególnych na każdej nieruchomości. Takim przypadkiem jest niestety winda, dlatego że można sobie wyobrazić wiele sytuacji, w których mieszkańcy sobie poradzą, natomiast zwłaszcza w tego typu zasobach, jak to się mówi popularnie w środowisku, funkcjonowanie budynku bez windy dla mnie jest niewyobrażalne. Ja sobie zdaję sprawę z tego, jakim wielkim obciążeniem jest, kiedy windę trzeba wyłączyć na jakiś czas, na czas remontu czy na czas po decyzji Urzędu Dozoru Technicznego. Stąd tych rzeczy się nie da przełożyć, nie da się robić w ramach tylko posiadanych środków finansowych. No to musi być opracowana i zrealizowana dokładnie specyficzna polityka finansowa, specyficzna polityka gospodarowania funduszem remontowym. No to w tej chwili za wcześnie mówić o jakichś przesłankach. Zdaje się, że większy problem mamy w przyjmowaniu w ogóle planów na cały rok. Ja już nie chcę mówić na temat decyzji strategicznych dotyczących alokacji środków funduszu remontowego, prawda? To wymaga decyzji najpierw jednolitego stanowiska organów spółdzielni, komitetów nieruchomości, rad osiedli. To jest duże gremium na to, żeby zmienić właściwie uaktualnić politykę finansową remontów, to wymaga to konsensusu wszystkich tych osób.
Natomiast no, nie wyobrażam sobie, żeby nie wykonać remontu dźwigu w sytuacji, kiedy środki posiadane przez budynek nie pozwalają na sfinansowanie tego remontu. Dzisiaj no, teoretycznie tak ta sytuacja wygląda, niestety. My po niepełnej odpowiedzi sami udaliśmy się do wskazanego budynku, aby sprawdzić oznakowania dźwigów, jak również do administracji osiedla numer 2, aby dowiedzieć się, czy windy mają ważne przeglądy i dlaczego nie ma właściwych oznaczeń. Jak się okazało na miejscu, windy mają ważne przeglądy roczne i w przypadku tego akurat dźwigu jest on ważny do kwietnia 2015 roku. Takie pozwolenie jest do wglądu w budynku administracji. Natomiast jeśli chodzi o brak oznaczeń w windach, jak się okazuje, nie ma ich w większości wind na terenie naszego osiedla. Są po prostu zrywane albo odklejane. Do kiedy potrwają głośne loty nad Bemowem i co spowodowało, że termin zapowiadany wcześniej został przedłużony? Odpowiedzi udziela rzecznik prasowy lotniska imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Swego czasu to było tak, że w ogóle nie mogliśmy telewizji oglądać w czasie dziennika na przykład, popołudniami. Nie, no były tak częste te przeloty, że ja byłam zdziwiona, że ciągle nad naszym blokiem słychać. Przyzwyczaiłem się już. Trzeba to, no co zrobić, Jest. Przeszkadzają, tak. No ale jeszcze bardziej mi przeszkadza ta trasa S8. Nie przeszkadza mi to w ogóle. Przeszkadzają troszkę. Trochę tak. Trochę tak, ale już się przyzwyczailiśmy z drugiej strony, także wiemy, że to jest czasowe tak naprawdę. Jednym przeszkadza, inni już się do niego przyzwyczaili. Mowa o hałasie spowodowanym przez głośne loty nad Bemowem. W połowie lipca zamknięta została droga startowa zlokalizowana na osi Ursynów-Ursus i od tamtej pory cały ruch lotniczy odbywa się w dwóch pozostałych korytarzach, nad Piasecznem oraz Włochami, Ochotą, Wolą i Bemowem. Rzecznik prasowy lotniska Chopina w Warszawie informował w naszym programie, że taka sytuacja potrwa do 30 września. Jak się jednak okazuje, prace się przedłużają. Pojawia się więc pytanie, do kiedy potrwają loty nad Bemowem i czym spowodowane jest opóźnienie? Bardzo przepraszam wszystkich mieszkańców Włoch, Ochoty i Bemowa za to, że prace w polu manewrowym lotniska przedłużają się. Miały się skończyć z końcem września, ale zostały przedłużone o 3 tygodnie do 21 października. Budujemy nową drogę kołowania, która umożliwi szybsze zjeżdżanie samolotów z drogi startowej. To sprawi, że samoloty będą krócej i mniej hałasować. Ale te prace muszą zostać zakończone, żeby można było otworzyć drogę startową, tą, która prowadzi w kierunku Ursusa i wtedy po 21 października wszystko wróci do normy, to znaczy większość samolotów będzie latać nad Ursusem, a pojedyncze operacje tylko będą wykonywane nad Włochami, Ochotą i Bemowem. Podczas jednego z naszych programów jeden z mieszkańców zasygnalizował nam tematy dotyczące Parku Górczewska. Podczas programu Rozmowa Tygodnia na żywo z dnia 24 września bieżącego roku do naszej redakcji zadzwonił mieszkaniec osiedla, który zasygnalizował kilka spraw dotyczących Parku Górczewska. Proszę Panią, mam takie pytanie, taką uwagę. Na terenie Parku Górczewska jest parking. Z tyłu tam, za tym taki dla przyjeżdżających, dla zewnątrz, na terenie samego parku. Tam w godzinach wieczornych, zwłaszcza jak jest troszkę po deszczu, są niesamowite rajdy samochodami, przyjeżdżają tam i robią poślizgowe rajdy. Już dwa razy, raz przewrócili latarnię, drugi raz przewrócili, wywalili drzewo i tam może się tragedia stać. To jest wieczorami. To jest jedno. Druga sprawa, obok teatru, amfiteatru, jest taki ten budynek tam z piwem, z jakimiś tam zakąskami, z jakimś tym, ten stały taki. I obok stoją dwa tojtoje. Dobrze by było, żeby te tojtoje przeszły troszkę odsunięte w stronę kortów, czy gdzieś, czy za ten budynek, bo to jest raz, że śmierdzi. Po drugie jest to takie nieestetyczne. Dobrze by było to się tym zająć. A trzecia uwaga to jest taka, że prosiłbym, że wokół jest wiele szkół, żeby szkoły objęły patronatem ten park, żeby od czasu do czasu dzieci się przeszły, pozbierały papierki, pozbierały po tych imprezach, po różnych innych, żeby one miały jakieś zajęcie, a nie tylko rozruby i
bo ci starsi to, tam przecież też przychodzą. No i to by był wychowawczy element i coś by z tego było naprawdę. Sygnały mieszkańca zostały przekazane przez nas do dzielnicy Bemowo i co do niektórych kwestii od razu odniósł się rzecznik dzielnicy Bemowo. O tej informacji dowiadujemy się od Państwa. Nie mieliśmy wcześniej takich sygnałów, ale oczywiście powiadomimy pobliską komendę policji o tego typu sygnałach i na pewno policjanci tutaj baczną uwagę zwrócą, szczególnie w wieczornej porze na okolice tego parkingu i ewentualne, nie wiem, rajdy, o których tutaj pani redaktor wspominała, tak żeby temu zapobiec w przyszłości. Natomiast no, chcę podkreślić, że nie zanotowaliśmy żadnych zniszczeń, jeżeli chodzi o trawniki, czy też zieleń, czy też latarnie. To nie mamy tutaj takich informacji, ale no, będziemy to sprawdzać, tak jak mówię. Dowiadujemy się o tym od Państwa i oczywiście podejmiemy kroki, żeby to wyjaśnić. Sprawa to i to. I w okolicy amfiteatru jest punkt gastronomiczny, który musi być wyposażony w toalety, tak jak każdy inny punkt gastronomiczny w mieście. Te toalety stoją przy drodze, tak żeby nie deptać chodników i żeby też nie blokować dojścia do pobliskiego linarium. No i tutaj ciężko byłoby przenieść te toalety w jakieś inne miejsce, które byłoby na przykład oddalone o kilkaset metrów, bo to chyba nie o to chodzi. Ja myślę, że wszyscy powinni sprzątać Park Górczewska, oczywiście w pierwszym rzędzie służby do tego powołane. Chciałbym powiedzieć, że dzieci z bemowskich szkół opiekują się parkiem i to opiekują się od dawna, dlatego ten pomysł jest dobry i trafiony i już przez dzielnicę realizowany, ponieważ dzieci z okolicznych szkół sadzą tam drzewa, dbają o zieleń, uczestniczą także w akcjach sprzątania świata, gdzie między innymi sprzątają Park Górczewska, więc bardzo dziękujemy za głos mieszkańca i chcemy poinformować, że już tego typu przedsięwzięcia są realizowane. Mamy bardzo mało skarg dotyczących zaśmiecenia w Parku Górczewska, bo on jest systematycznie sprzątany, zresztą taka społeczna wrażliwość też się zwiększyła i ludzie rzeczywiście mniej śmiecą, po prostu szukają śmietników, żeby wyrzucić czy to papierki po gumie, czy inne śmieci. Więc dzieciom pozostawmy naukę i w takich akcjach incydentalnych zachęcajmy do sprzątania, a niech sprzątaniem zajmą się odpowiednie służby, które już to robią. Temat dotyczący niestosownej jazdy samochodów na terenie Parku Górczewska został również przekazany policji i miejmy nadzieję, że służby zwrócą baczniejszą uwagę na ten teren. Szanowni Państwo, i to wszystko, co przygotowaliśmy na dziś w serwisie informacyjnym Telewizji Górczewska. Ja dziękuję za uwagę i zachęcam do oglądania naszych kolejnych programów.